Dajesz malina, dajesz malina, dajesz. O, mamy strzałówkę już na kołowrotku, więc będzie luz. Mała siatkę, tam ryba. Ryba ma normalne warunki. Grzesiek dostał z liścia. Mała, Grzesiek dostał. Grzesiek dostał z liścia. No, siły to tu trochę. O bezpieczeństwo ryb zadbaliśmy, ale o bezpieczeństwo Grzesia już nie. Tu jest. No, patrz. Jest, jedzie. Siedzi? No. Co? Ja tu na karpie przyjechałem. Ach, na karpie, ale jeszcze mówię, tak samo jak temu. Hej, 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 witamy was z wakacjonem. Wakacjonem 2021. Lecimy na 7 dni na jego farmę Żelechów. Na dwa samochody plus przyczepkę, więc co roku jest taki awans. Przyczepka cała zawalona, samochód cały zawalony i jeszcze Kasper z Grześkiem dojadą, też samochód będzie cały zawalony. 7 dni wakacjonem, myślę, że będzie fajnie. Widzimy się nad wodą albo w trasie. Pierwszy samochód z przyczepką dojechał, w tym roku wyjątkowo cypel karpiowy, bo trójka była zajęta. Czekamy na drugi samochód. Wnosimy to wszystko tam. Przyczepkę spróbujemy, chłopaki dojadą znowu ręcznie zanieść. No i się rozpakowujemy, działamy. Hamak się rozstawił na stanowisku, obok stanowiska. Dojechała druga część ekipy. Dwa razy Grzesiek i raz Kacper. Dobra, chłopaki, akcja jak co roku. Czyli przyczepka, dół. No bo sam z dziewczynami bym nie dał rady. To lecimy, nie? Dobra, bierzemy się za trudniejszą część zadania. Mianowicie przyczepkę, która waży 400-500 kg, samych kukurydzy mamy ze 100 kg. Na 4 osoby na 7 dni. No i przejazd mamy taki no średni, sami zresztą zobaczcie, to nie jest typel trójka. Tylko no mamy trochę dołków. Wy tego tak nie widzicie. Ale na żywo jest tak, że no są dołki i jest ciężko. Będziemy próbowali tym przesmykiem się przycisnąć. Czy nam się uda? Zobaczymy. Chudy, ale byj! Chudy, mi się ta poszła. Kuj, kucu, ty najsilniejszy. O, gwiazdki widzę, czaisz? Dawaj, to jest jeden. Gwiazdki widzę, czaisz? O, po mojemu drysa zrobił. Rozpakowujemy się, przyczepkę udało się nam zepchnąć tam na dół. A chłopaki, patrzcie co mają. Nie, to nie są rusówki, to są pijawki. Kucu się mył i w wannie pozbierał. Na suma będą. Z tym, z mrówkami, nie, ze śledziami. A ty, Grzesiek, co ty już pół godziny tu robisz? Pół godziny może nie, no ale nabić ponad, no 0,40 wchodzi, 340 to jest 0,33, czyli ponad 400 metrów pewnie wejdzie. Nowa? No nowa. Jaka grubość? 0,33, chciałem 0,35, no ale akurat nie mieli, no to myślę, dobra, niech będzie. I znowu to robisz ręką. No, to robię ręki. Będzie bolała. Ogólnie pierwszy rzut tej oto wyprawy wakacjonne 2021. Pierwszy rzut został wykonany. Poszło. No. Brawo. Rzut po rybę. Część ekipy jest na stanowisku karpiowym, rozkłada sprzęt, będzie zrzucało wędki. A druga część ekipy będzie sobie się kąpało. Trzeba korzystać z życia wakacjonne w końcu. Mamy wieczór, ja pierwszej nocy wędek nie zarzucam, udaje się w ogóle
klimatowi, relaksowi, bo przyjechali tutaj wypocząć, wakacje są. Na 7 dni jesteśmy, więc będzie czas łowić. Tego farma polecam bardzo, bo mi nie tylko o same ryby chodzi, o klimat. Tam jest restauracja, bar, restauracja, sobie zamówiliśmy jedzenie. Tutaj na takim tarasie sobie usiądziemy z widokiem nad wodę. Pełen relaks. Tam w internetach są różne opinie odnośnie jedzenia na ekofarmie. Ja tutaj jem z 5-6 lat. Nie wiem jak to, kto jak trafił, no ale ja za każdym razem tak trafiam, że jest bardzo dobre jedzenie. No i w tym wypadku jedzenie jest naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Bardzo dobre, jest doprawione, nie ma nic przysmażonego, czegoś zaniedbanego. Chyba dla wszystkich się jedzenie podoba. Zresztą na tym filmiku widać, że jedzenie jest dobrze zrobione. 9 na 10, a nawet 10 na 10 można dać. Kasar, a powiedz taka taktyka, jak dzisiaj łowisz? Dzisiaj łowisz czy jutro? Ja jutro, a ty? Dzisiaj. No mów jak? Kukurydza. Tak, kurka rapisz, wanilia i truskawka. No tak? Tak, kukurydza. I gotowany orzech tygrysi. A, i kulasy. Tak, i tutaj będzie taki X. Cytrus. Pelet jakiś, cytrus, kokos, wanilia. I trochę pokruszony. A owocowe smaki, nie? Bo na jego farmie najlepiej owocowe smaki się spisują. No nie? Widzę, namiot masz nowy. Tak. Cytronka. Anaklandy. No i fajnie. No tam jest dużo miejsca. A patrzcie, jakie mamy tutaj anomalie. Grzesiek łowi na bata. Coś nowego. Trzebaka tego, potrzymasz 2 minuty i on jest przezroczysty? Wiem. Barwnik wychodzi. Tak, no to te biorwek są barwnione, no. Nagrywam, jest branie, patrzcie. Piszcie w komentarzach, aby nagrać branie. Macie nagrane branie i macie ukleje. No. Imię Grzesiek słynie z tego, że łowi ukleje. Tamten nie ma czasu to. Tamten nie ma czasu, będzie spętonym pływa. Nie wiem, może coś on pogotuje, ja trochę połowię. A tutaj drugi Grzesiek łowi ukleje. Wyręczę go. My mamy jedną z ryb na ekofarmie. Brać. Branie. Siedzi? Siedzi. Nie ma. Branie. Nie ma. Branie. Nocka. Tutaj śpi Grzesiek Głowacki. Tutaj będziemy spać. Jutro rozbijemy duży namiot. Teraz taki przejściowy, nocny, pojedynczy. Tam gdzieś Grzesiu śpi w jakiejś ruderze. Przykrytej kamieniami. Kacper w prawdziwym namiocie karpiowym. Tu Edyta. A tutaj pokój narad. Centrum dowodzenia. Tak, tu się naradzamy, na co będziemy łowić, co będziemy łowić. Na co mówicie? Co tu widzieliście bez pan za 4 godziny chyba? Przede wszystkim na wędki. A, o. Ja na tyczkę trochę ukleję, no, i trzy zestawy zrzuciłem, dwie na jedną mego metodę, jedną na karpie zrzutową. Tak, zrzutu? Zrzutu wszystko. A ty na prąd, nie? Co? Ty na prąd. I... Ty na prąd łowisz, nie? Tak. No dobrze. I mięsio. Trzecią wędkę zrzuciłem na suma, to mam tam założoną wątróbkę i przebiłem... Na sumie jawnie. Tym, przebiłem płotką stąd, ty? Żeby nie spadło, no. A, boże, co opaliście, no tak. No. Przede wszystkim gratulacje za 100 tysięcy subskrypcji. A, dziękuję, no obchodzimy dzisiaj 100 tysięcy. Ja już składałem. Fajna sumka, no. Fajnie nazbierałeś. Jak na trzeci kanał na YouTube, kurde, 9 lat już. No, udało no, się. No trochę tak. Taki mały sukces. Te 3 lata nie było. Mały w sumie nie mały. 3, 4. Bo to duży szut też. No. Tak to się, jak 6. Dzięki tobie, Grzesiu. Tak. No. Na uklejkach to podbiłeś. Za to twoje tak, ukleje, tak. Farmy, karpie i amury. Tak, no w sumie od początku jesteś. No, i ogólnie na poszedł rok. Ja tak rozem chyba z półtora roczku jestem. No każdy z tym wniósł, to dużo wniosłeś, żeby nie patrzeć. Jest branie, patrzcie, jedzie. Co? Ponton odradzi. Jedzie, siedzi, czy nie? Siedzi, nie? Siedzi. Ponton odradzi. Ponton. Ty wskakujesz? Kacper ma tutaj karpia. Na flybait squid. Coś siedzi, nie wiem, na 4 godziny jest, nie wiem, 23, północ, pierwsza. Stawniałem, bo za 3 godziny spałem.
Ciężko nagrać powoli po nocy branie. Podbiarek jest znajomam już. Ryba jest gdzieś blisko. No ale tak to jest, jak się po nocy nagrywa, nie wiadomo gdzie, co, jak. Podbiarek przygotowany. No i czekamy na rybę, wędka się tam wygina. Prawdopodobnie karp przyjedzie, jak na slajbajsa, squid. Chyba, że sum, ale to mało prawdopodobne. No kacper pierwszą rybę ma. Chyba rano go zważymy, teraz w nocy to ciężkie warunki są. Mnóstwo muszek już widzę, do mnie się zlatuje. Dajesz malina, dajesz malina, dajesz. O, mamy strzałówkę już na kołowrotku, więc będzie luz w miarę chyba. To jest lin! To jest Michaela lin. No Kasper, dawaj, zamykaj licznik. Nie, wejdź do tyłu pontonem, żeby pod ponton, bo karpi. Patrzcie, ale jemną chlubną. Strzałówka jest na kołowrotku. Kasper, celny karpiarz. No i hol trwa. Ryba jest pod brzegiem już. Pod brzegiem, pod pontonem. Raz już ją widzieliśmy, fajnie chlubnęła. Niestety się, znaczy nie wiem, czy nagrało, czy nie. No, nagrać się nagrało, ale jest ciemno, więc ciężko jest nagrywać. No. Takie to są hole w nocy. Kasper tutaj się siłuje. Kasper w ogóle bitka zrobił na samych karpiach, patrzcie. No, ryba już. Ma mniejszy niż Kasper, to jest taki plus. Dobra. Tam jest karp. Mamy to! Mamy to! Jest pierwsza ryba. Tu jest. No, polega się. Patrz, jaki fajny byk. A ja myślałem, że jest pełnołuski. On nie jest pełnołuski. No, ty, ja mu daję 17 lat. Co ty gadasz? No. To slajba i squid. Chwila prawdy. Ważymy karpia. I karp ma 17 kilo. Czyli ma około 16-15. O kurwa! Około 16-15, bardzo możliwe, że Kasper życiówka. Co? Dasz rady jeszcze raz? No to wiatr wody będzie na głowę. No weź, wytaruj. Jest około 17-30 z tym z workiem. Więc będzie około 16 kg. Pięknie, gratis. No to ładnie rozpocząłem, to się będzie miała prawa. Tak, jest 17-50, coś takiego. Kasper nawet ma przygotowane pocięte już wcześniej slajwajce na kawałki, bo slajwajce jest taki no, w większej formie, to sobie nożyczkami normalnie obcinamy, wystarczy mieć nożyczki w sumie... i normalnie sobie obcinamy kawałki. Dawaj go wyjmiemy z tego, zważymy. I Kasper zobaczymy, ma pocięte wcześniej gotowe slajwajce. Slajwajce squid, na śmierdziucha wyjątkowo. Dobra, sprawdzamy ile, jaką wagę ma worek karpiowy. Ile ma? Kilogram. No to ma 16, życiówka. Życiówka, to ej, to się jakoś ze mną zrównaj, bo to mam 16 ileś. No. No, się zrównaj ze mną z karpiem, wiesz? Dobra, właź do wody. Karp polany jest, tutaj ma wodę. Humanitarnie. No teraz... Jak obchodzić się z rybą? W swojej ofercie mamy odkażaczy, między innymi odkażaczy do run ryb. Tutaj akurat się etykieta trochę zdarła. W każdym razie można to u nas kupić. Każda firma ma to samo. Jeśli mówimy karpie, zwłaszcza na komercji, te karpie często są na haczykach, potrafią być po kilka razy w miesiącu na haczyku, na tej kawałek krwi widać. To się ktoś pysk niech podtrzyma, ja psiknę. Jest specjalny odkażacz, który przyspiesza gojenie się ran. Właśnie tutaj widzimy ranę. I pokój to. Wystarczy kilka razy psiknąć. Na palec, bo ja mi się skaleczyłem. Masz. O, no i właśnie żywszy jest. Tutaj Kaspra zestawię, że slajbajc jest, że się nie zdążył stopić. Slajbajc około 6 do 12 godzin nawet potrafi trzymać się na haczyku. Stoper wypadł. A się trzyma. No. Działa. Trzymaj go kusie. Dobra. Seria fotek i przytrzymujemy go w worku karpiowym specjalnym do rana, aby rano zrobić lepsze foty. Patrzcie, taki karp. Niżej 16 kg. No Kaspra, masz miniaturkę. Z tego wypadu będę pewnie 2-3 filmy. Więc na pewno już miniaturkę z jednego z wypadów masz. Patrzcie, jaka fajna bestia. Slajbajc squid. Fajnie. Tak pogoda się zmienia, bo ogólnie wcześniejszy tydzień był cały tydzień był upały. Teraz nasz deszcz, od 2-3 dni mamy deszcze. No i dzisiaj jest taka w miarę pochmurna pogoda. Taki by z pontonu. No ciężko nagrywać w nocy hole i to wszystko. Fajna bestia. Kasper, naczelny karpiarz, robi robotę. Dobra, karpia dajemy w specjalny worek karpiowy.
aby rana go przytrzymać normalnie w wodzie. Takie worki karpiowe, no u nas tak worku sklepik nie ma, ale warto się zaopatrzyć, jeśli łowicie karpie, zwłaszcza w nocy. W takim worku bezpiecznie karpie możemy przytrzymać. Kurde. No i rano sobie zrobić lepsze zdjęcia. Jest taki specjalistyczny worek karpiowy do przytrzymywania ryb. To jest taka, no, ala siatkę, tam ryba. Ryba ma normalne warunki. Grzesiek dostał z liścia. No właśnie, Grzesiek dostał z liścia. Siły to trochę. O bezpieczeństwo ryb zadbaliśmy, ale o bezpieczeństwo Grzesia już nie. Kurde. Czekaj, mam odkazać, Grzesiu. Mam odkazać. Dawaj. O kurde, żem dostał. Strzała. Dobra, karp w worku. Dobrze, że to nie amur. No. Mamy rannych. Jak wojna wymaga opier. No właśnie, wojna wymaga opier. Jest tu Grzesia branie. Branie po braniu. Kurde, ja wędek nawet nie zarzuciłem. Ale mocno wziął, bo od razu ten. A chłopaki tu brania mają. Czuro, chyba tniemy. No, patrz. Jest, jedzie. Siedzi? No. I jest Grzesia z rybą. Idź, siadaj na fontan znowu. Kurde, nie, dobra, chuj, do brzegu właśnie, nie przypinaj. Do góry ciągniesz? No. Bo nie, kurde, patrzcie. Ja mam tu zestaw. To... Dobra, nocka, Grzesiu będzie próbował do brzegu ściągnąć. Duże szczegółówki mam. Leszcz. Nie no, wędkę. Nie no, tak Grzesiu to leszcz, bo płoć. Jak już coś małego. No właśnie. Gigantyczna ukleja. No. A to ma wyleszcz. Dawaj już tego leszcza. Nie, rób mi. Jest Grzesiu ze swoją życiową rybą, na którą się nastawiał. Powtórka z rozrywki, cytrus oraz truskawka, z tego co mi się wydaje, tak? Truskawka i... A, truskawka, zwykła truskawka. Grzesiu jest gigantycznym leszem. Brawo, godna ciebie ryba. No to się 7 dni ciągania leszczy, Grzesiu, przed tobą. Nie no, 6 dni ciągania leszczy. Dzień zaliczony, nie? Z leszczem. Grzesiu, wyzwanie masz. Wiesz jakie? Codziennie złowić leszcza. Dawaj go na patelnię. Naprawdę, czy nie? Codziennie złowić leszcza? Co? Ja tu na karpie przyjechałem. Ach, na karpie, ale jeszcze mówisz, to samo rok temu. To kłóca wszystkie uciekły. Oczywiście leszcz tam odpłynął, co zresztą widać. Gratulacje. Czemu go nie chciałeś prezentować? Właśnie, czemu nie chciałeś prezentować? Miałby zdjęcie, by się pochwalił, ile mamy, tata, co złowiłeś. Mamy drugi dzień, nocka była udana, zwłaszcza dla Kacpra, który złowił karpia, życiówkę swoją 16 kg, więc... Miałem jeszcze branie, ale po zacięciu pusto. A tak? O, to nie pamiętam. Koło 12 w nocy. A karp był której? 26, która? Nie wiem. O 10. A, 10. A bo już to było, ciemno było. Tak. Bo razem wypłynęliśmy. 16, więc prawdopodobnie, no na pewno będzie wiadro wody, Kacpra na głowie. Leszcz wpadł naszego mistrza leszczy. Teraz nasz mistrz leszczy nastawia się na okonie. A ja dopiero teraz godzina, nie wiem, którą mamy, 7-8, będę sądował i wyłonił zestawy. Fajnie, bo jest taka flauta, nie ma fali, działamy. Kacper na pijawki łowi, patrzcie. Fajnie wyglądają, ruszają się w wodzie, ale niestety są po pierwszej nocy nie wziął. No, całą noc były na haku i dalej się ruszają. Undercarp w swojej ofercie ma bardzo fajne markery z czujnikiem zmierzchu, czyli takie, które w nocy świecą. Jest to bardzo przydatna sprawa podczas wędkarstwa karpiowego. Są u nas na sklepie, kilka sztuk jest u nas na sklepie, no i ja dzisiaj takowego będę używał. No i tutaj mamy nasz marker. Ja już tam dwie baterie wsadziłem, dwa paluszki takie wchodzą. Zakręcamy naszego markera, zaraz pojedziemy posądować, wywieźć zestaw i w nocy on powinien nam się zapalić. Dobra, lecimy. Dobra, lecimy sądować. Szukamy takie 2 metry, 1,80 m. Marker postawiony, wieża nasza stoi, bierzemy zestaw, odpinamy. Słuchaj, nędzisz przy całym markerze, obok miejsca, gdzie położę wędkę. Czaisz? Dobra, czekaj. I patrz, obok tego miejsca nędzisz, okej? Okay? Możesz nędzić. Dobrze, jeszcze raz. Tylko nie wstawaj. Dobra, i trochę w naszą stronę, czekaj. Nocna przewózka, PV-ki się robią. Daję zestawy na kulki oraz będzie nowy smak z flybajce testowany, rak. Kiedyś ten smak był w firmie Ficado, liny na niego fajnie brały. No i dzisiaj sam postanowiłem raka zrobić, pierwsze testy raka będą. A najpierw zestawy z kulkami, a potem rak. Zobaczycie zresztą.
Wyszło słońce, które będzie strasznie przeszkadzać, ja słońca za bardzo nie lubię, grzeje, więc swoje manatki karpiowe przyniosłem w cień, tam gdzie jest cień i tu jest cała moja artyleria, kukurydza, tam kulki, tutaj akcesoria, będę składał zestawy, niemal w 100% lecimy na akcesoriach undercarp. Chłopaki tam sobie zestawy wywożą, ja już mam wywiezione, to pora coś upiścić, będziemy robili kurczaka w sosie słodko-kwaśnym. Gotujemy wodę na ryż. Jest nas 7 osób, 8 torebeczek wrzucam, tu mamy jeszcze jakieś tam zapasy, ale to wiadomo, na 6 dni to będziemy jeździć na bieżąco do sklepu, tam jakieś kiełbasa, może wieczorem będzie ognisko. Tak pomału sobie gotujemy. Truskawkę. Zawsze tutaj się kulki truskawka między innymi spisywały, więc zaryzykuję i pierwszy zestaw kładę na kulce truskawkę. Oczywiście dam tutaj jedną śrucinę, dwie śruciny, powinna być jedna śrucina dociążająca. Taki dłuższy włos, haczyk oczywiście z pozycjonerem. No i zakładamy slajbajca. Slajbajc założony, taka odległość od haczyka, od włosa od haczyka, całkiem spora odległość. Stoper podbity i ten zestaw leci do wody. Montuję następny zestaw, tutaj ciężarek centryczny rzutowy i założę gotowy przypon Bluff Back Rig. Gotowy przypon z undercarpia do haczyku White Gape 6, długość 25 cm, Bluff Back Rig. Na ten przypon teraz będę łowił, a jako przynętę dam też jakiegoś slaybajca. Może czosnek dla odmiany, zobaczymy na śmierdziela, tam był owocowy, tutaj damy czosnek. Kacper na squida złowił karpia, więc ja też tutaj daję squida. Tylko no, slajbajca mamy tyle fajnie, że możemy go modelować, czyli możemy kształt sobie sami dowoli wycinać. No i ja stwierdziłem, że u mnie kształt był za duży względem haczyka. Teraz względem haczyka powinno być to ok. Coś takiego. Jak ściśniemy, to będzie tonął, ale jak sobie wersję pływającą mieć. No tak, na tej wędce slajbajc squid, no to w PV-ce będzie miks śmierdziel PV-a. Dostępny na naszym sklepie. Kacper łowi wszystko z wywózki. Na haku ślimak, tak kulka, czy coś jeszcze? No, dwie szesnastki ślimak. Dwie szesnastki ślimak, zamoczone w dipie ślimakowym, no i na gumce dętka, bezpieczny klips, jak jest branie, no to kamień wypada. Taki zestaw do wywózki. Powinien wywozić, tak? Tak. Nasz ślimowy kucharz w końcu na swoim miejscu, na odpowiednim miejscu. Co dzisiaj będzie? Zestawy wywiezione, to mogę pogotować. Gotujemy kurczaka w sosie słodko-kwaśnym z ryżem. Woda się gotuje, zaraz rzucam ryż. Kurczaczka pokroimy na ceracie. Na ceracie naszej. Zapomnieliśmy deski. Tak to się woda gotuje. Zaraz rzucam osolona woda. Do smażonego kurczaczka dodaję gotowy sos. I właściwie to szybki sposób. Taki na będzie śniadanie obiad. Jak śniadanie, a już przy tym. Prawie każdy drywa, no może oprócz mnie. Drownica bardzo dobrze bierze na spławik, no i fajnie w sumie tutaj można pojechać, bo sobie można na spławik połowić. Uklei tutaj nie brakuje. Pokaż, o kurde, gigantyczne ukleja. A tu jeszcze większe ukleja, a to nie jest ukleja tutaj, to jest płoć. Tu macie płoć, dobra, niech będzie. Dołowicie, jeszcze nic się nie stało. Na robaki, macie robaki jednak? A drugi rzut mikrojigiem. Zresztą się będziemy za wody robić, to więcej ryb złowi. Grzesio wie, na jakiej pozycji jest. Taki jak zawsze. Drugi rzut mikrojigiem i taka płotka. Fajna, bo jest to jedna z większych ryb chyba. No, czwarta może największych ryb całego wyjazdu. Tym razem zręga. Patrzcie, jaka fajna waleczna. Taka krasnopiórka, złota rybka. Fajna. W ogóle ten mikrojig jest tak skuteczny. Double type. Grzesiek z uklejo. Ja ze zdręgą, wcześniej z płocią. Wieczorem może zrobimy sobie zawody spławikowe. Postawię obiad komu kto wygra. A mikrojig jest dozwolony? Nie. Kurde, mówisz, że za spławikowa. Grzesiu stawia dzisiaj na cytrusa. Nie no, na cytrusa. Cytrus w PV-ce. Cytrus pewno na włosie będzie. Pokrojony cytrus.
Zestaw masz, czekaj, zestaw jest tam. Cytrus z pop-upem 18 skrojonym trochę. A, truskawką. Dałem tu teraz. Wiesz co, mi też to się wydaje, to będzie skuteczny zestaw, bo taki sprawdzony kolor. I to będzie, no i smak też. Dwa zestawy będą, w sumie nie zastanawiam się, czy dwóch właśnie zestawów nie dawać tam, kurde, po tamten brzeg. Po tamten, a do czego wy markerów nie dajecie? Bo w nocy, wczoraj miałem dawać. A dzisiaj dasz, tak? Teraz, czy nie? Dam. A. Nie wiem, czy jest sens dawać na przykład tam pod brzeg, gdzie w sumie wiem, gdzie łowię. A, to chyba, że. Bo tam mam przecież drzewka jako takie punkty te. Kontrolne. Ty, Kasper, markerów nie używasz? Nie. Nie, pod brzegami masz, tak? Brzegi obławiasz, tak? Tak. No jakieś to ponad... A, no w punkcie takie drzewo, nie drzewo. Grzesiu, mówię, zaprezentować jego zestaw. No i bardzo fajnie. A czy wiarek dałeś, nie? Dałem. A, no i patrzcie, bardzo ładnie to wygląda. Kulka się unosi. Wydaje mi się, że to może być skuteczne. Patrzcie, haczyk fajnie zwisa. Zestaw taki, no, zbalansowano tonący. Kamera nie chce wyostrzyć w wodzie kulek. No ale fajnie to wygląda. Jak sobie poradzić w trudnych warunkach, gdzie nie ma dostępu do prądu? Bo tam, gdzie siedzimy, nie ma dostępu do prądu. Jeszcze jako farma nam nie zamontowała tego. No ogólnie nie zamontowali, nie że nam. Wzięliśmy dużo metrów kabla stylowo. No i poszliśmy do ludzi popytać się, czy da radę 3-4 dychy dziennie zapłacimy, czy da radę użyć dostępu do prądu. No i udało się, przy pierwszym domu się udało. Więc teraz sobie przekładamy kabel z prądem. No i tak wykombinowaliśmy, że tak. Powinien się pojawić znaczek taki jak GTA po misji. Misja zaliczona, no. Tak, no i przekładamy teraz przez drut kulczasty nasz prąd. Dobra, idę po auto. Tutaj nasze auta stoją, z kablami kombinujemy, bo kilka metrów kabla nam zabrakło. Patrzcie, jaki fajny kamień znalazłem. Lapis lazuri chyba. Dobra, czas na śniadanie, obiad. Nasz filmowy kucharz nam przygotował coś smacznego, chłopcy. Jedz, Kasper, jedz, abyś dał radę ciągnąć te karpie. A ty leszczy i ukleję. Kasper, karpie. Truskawkę z cytrusem chyba. Muszę zostawić do tego. Będę. Ja mam karasia, już tym dupę trochę na bok. Ojej. Jest karas. Dobra, go sobie w wodzie chyba odhaczę. Taki karaś. O. Taki, mam truskawkę. Zobaczcie, jaka kula. Takie kule tutaj jedzą. No też jestem z ryba, to prawda, nie karp, ale karaś. Kuzyn karpia. Dobra, do wody. No i co, tylko ty mówisz leszczy, Grzesiu? No, wrasta. Kroimy kulki, bo mówimy na łowisku, gdzie są górki, dołki. Jak kładziemy na taki spadek, te kulki są okrągłe, to mogą nam pospadać. A jak je potniemy, no to nie spadną, bo te półki mają gorzej spaść. No. I kukurydza, kule, kukurydza. Mamy trochę peletu. Dawidka, gdzieś miałem The Bites. Jest. I troszkę peletu, też truskawka debajca. Dobra, i tak będzie wyglądał miks zanętowy pod jeden z zestawów. Co tu się stało? Myślałem, że okoń, na boczny trok. A tu płotka. No twisterka seledynowego. I tam kurde mikrodzik. Jak ty nagrywasz? Ojej, kurczę. Co tu się stało? Płotka na twisterka. Jeszcze nie zdążyłem go nawet naciągnąć bardziej. Myślałem, że jakiś okon mały, a to kurde płoć. No to tak. Płynie. No i tak to leci. Tutaj mamy router. Internet wzięliśmy, kabel. No musieliśmy sporo się napracować. Każdy coś tam od siebie włożył, aby stworzyć fajny klimat, fajną wyprawę wędkarską, fajną przygodę zaliczyć. To 7 dni nad wodą, to wiecie. To jest szmat czasu całkiem. Namiot duży rozstawiliśmy już. Tutaj idzie kolejny kabel z prądem. Tutaj nawet ładujemy akumulatory, bo wzięliśmy prostownik. Więc działamy, każdy od siebie dodaje. Tutaj mam przynęty swoje wędkarskie. Dałem specjalnie parasole. Słuchajcie,
cnęty nie powinny leżeć na słońcu, bo będą kisnąć. I to nie pleśnieć, tylko kisnąć. To też przynęt każdej firmy, nie że tylko nasze, czy coś takiego. To nasza przyczepka, grzeczna przyczepka, w tym roku jest grzeczna przyczepka. Tam mamy namiotę, pole namiotowe. Tutaj mój duży namiot z łóżkiem w środku. Wędki, że do zmontowania zostało kilka wędek. Nasza kuchnia, jakaś tam muzyka leci stąd. Tutaj. Tam jest daleko Grzesio popłynął z Kastrem. Tutaj Adam oddał się wypoczynkowi. No i tak to leci gęsto od tych namiotów, co sami zresztą widzicie. Ja tutaj wam robię promocję urlopową, a tam Adam na Grzesia wędkę ciągnie leszcza pewnie, albo karasia, albo płoć. Grzesiu, uczciwy chłopak, leszcza wyciągnął, daje komuś innemu leszcza ciągnąć. No i coś tam wędka się leciutko przegina, ryba chyba jest holowana. Zaraz zobaczymy. Nie wiem, kto, ale ktoś od nas białą flagę wywiesił. Nie poddajemy się, walczymy dalej. Nie wiem, ktoś poddał widocznie. Ratysznicy zrobili swoje, zestaw ścięty. Żyłka, strzałówka obcięta jak nożyczkami. I nie jest to żyłka, to strzałówka, nawet strzałówkę potrafią przeciąć. No właśnie, ścięte. To nie jest właśnie przy węźle czy coś takiego, tylko normalnie ścięte jak nożyczkami, jest to strzałówka, nie żyłka. Nawet to nie zawsze pomoże. Tutaj dziewczyny sobie na spławik łowią, wystarczy kulka, dwie zanęty. Zanęta płciowa, no i to prawda, płocie łowią. Jest tak, jest, płocie ukleję. Praktycznie branie po braniu jest. Tak tej wielkości. Co się dzieje? Zabawa, tam patrzcie, jest drugie branie. Pisaliście, by branie nagrać, to się może uda nagrać. O, właśnie było branie. Nie ma jeszcze to wcześniej. Tam Grzesiu pod markerem sobie nęci. Markery prostowaliśmy, on jest świecący, z lenderkarpia. I tam Grzesiu ma dwa zwykłe. Zobaczymy, czy w nocy się będzie świecił, czy będzie działo tak jak trzeba. A tutaj akcja z puławik. Nawet chyba branie było. No nagrywam, to nie bierze. Dobra, bierze. Dobra, sesja fotograficzna karpia. Wyciągamy karpia, mamy dzień, czas na prezentację. No. Takiego Kasper karpia złowił. 16,5-16 kg. Życiówka zrównał się ze mną w karpiach, więc obaj na razie mamy podobne życiówki. Brawo. Kasper ze swoją życiówką, oczywiście polewanie, karpiowy zwyczaj. Ale chodź na chwilę jeszcze tutaj. Dawajcie wiadro, wiadro wody, już. Dobra. Lejcie, śmigus dyngus. Poszedł. Popłynął. Brawo. Congratulations. Dobra, no, brawo. Godzina 17, czy tam 18. Idziemy sobie coś zjeść, jakieś kolacje. Potem pokąpać się, chwilę w laptopie posiedzieć, pogarnąć sprawy internetowe. Tutaj mamy mapę łowiska na wejściu. My łowimy, tutaj jest cypel karpiowy, stąd łowimy. Ja swojego markera mam tutaj, tak. Na 1,80 m na tej górce mam swojego markera i tutaj mam dwie wędki położone. Kasper karpia złowił stąd, spod brzegu. Grzesiu swoje wędki ma tutaj i tutaj chyba. Drugi Grzesiek Głowacki pewnie ma tutaj jedną wędkę i chyba na głębinie. Stąd sondacze i sumy się ciąga. Sumy tutaj biorę w tym miejscu. No i tutaj właśnie położę pod zielonym domkiem zestaw swój. Dobra, idziemy sobie coś do żarcia zamówić. Czas na kolację. A na kolację takie coś plus sandacz. To jest podobny sandacz. Sandacza sobie kupiłem. Mam nadzieję, że nie z łowiska. Tak ogólnie to sandacza jem. Nawet całkiem smaczny. Sandacz raczej nie jest, stąd z tego względu, że na kofarmie jest bardzo mało sandaczy, prawie w ogóle ich nie ma. Ja tylko dwa złowiłem, a jeszcze nigdy nie słyszałem, nie widziałem, aby kto jakiegokolwiek sandacza złowił, więc jestem ciekaw, skąd te sandacze biorę. Pewnie z PZW znają życie, pewnie PZW sprzedaje dla restauracji, kontrolne odłowy sieciowe i pewnie tak leci po restauracjach. Kasper dzisiaj rozwala system. Przed chwilą, dzień temu złowił karpia na karpiówki, teraz mówi, daje nam fory i za nas pławi karpia wyciągnie. Tutaj mamy ognisko, wywózka zrobiona, wszystkie zostały wywiezione, ale jeden będzie zrzutu. Jeden będzie zrzutu na slajbajce raka. Nowy smak. Slajbajc na włosie. Przynęta powierzchniowa i ten zostaw będzie taki powierzchniowy, tutaj tak zablokowany. Działamy.
pomarańcza i wanilia na kamieniu. Tak się włączył. O. Ognisko prawie gotowe, tylko jeszcze się dopali ten płomyk. Żar zostanie, przyjdą kiełbaski. Zagregować je, bo potem nie odnajdę się, które jest z którego dnia. Patrzcie, tam świetlik poleciał. Pierwszy raz świetlika chyba noc. Widziałem, kurde, tam drugi lata. Ale świetliki tutaj latają, ale jaja. A no, Kasper miał branie. Jechało, ale siedzi to nie wiadomo. Jak? Siedzi coś. No to co? Ponton. Gdzie jest ponton? No i co, mamy drugą noc. Kasper z drugą rybą. Ale chyba pusto jest. Pusto? Czy kamień? Na kamieniach masz to co, kamień nie spadł, że tak jest napięty? Co Kasper? Nie wiem. Jest Kasper z... z leszczem. Tak. Nawet kamień nie wypadł. Jest tam lesz, leszcze wjechały na miejscówkę. No nie za fajnie, tych leszczy tutaj nie brakuje. Ładny leszcz, leszcz, ty ładny leszcz, godny Grzesia. Patrzcie na wanilię oraz pomarańczę. Ja mu daję może 60. Taki leszczu, na dwie kulki. Ile ma? Ile centymetrów? No zobaczymy, czy Adam ma wagę, ma miarkę w oczach. No ma 50 więcej, 50... 6-7. Ty, dobrze chyba. No, 56. O, skubany. No, trafił co do centymetra. Ja nie wiem, czy gratulować na Kaspra, czy tobie. Gratuluję tobie za trafienie. Po połowie. Gratulacje. Bo razem wywoziliśmy zestaw, tak? A, no tak. 28 moje, 28 jego. Czyli wyliczone wszystko było, skoro wiedziałeś, ile centymetrów będzie miał poszedł. No i Rafałek. 1-0 dla karpia, czy amura, czy czego innego. No to nie, bo mógłbyś to karać, czy leś, więc 1-1. No nie wiadomo co, no rezerwana ryba była rezerwana. Kucu, wypływaj raz, dwa, ja po tobie. Było branie, było zacięcie, było kawałek holu. No ale ryba spadła i tak bym wziął ponton, bym nie zdążył je wyholować. Akurat nie miałem jak pontonu wziąć, bo samo Kasper wypływał. W ogóle myślałem, że Kasper wplątał mi się w zestaw. Ale to nie był Kasper, bo Kasper był z boku, niedaleko od zestawu, ale z boku był. Przecięło żyłkę za strzałówkę, to miałem kilkanaście metrów strzałówki, niestety to przecięło za strzałówko. Więc no, tym razem spinka, spod markera była ryba. Co było? Nie wiadomo. Godzina 23, tam jeszcze płonie, ognisko płonie. Tutaj chłopaki też już kończą dzisiejszy dzień. Wędki zrzucone, oczywiście centralka z sobą. Jak będzie branie, no to będziemy słyszeć. A tutaj bardzo fajna latarka undercarp. Jak ja już pokazywałem tą latarkę, to jest taki tryb przeciwko komarom czy meszkom. Tego komary, meszki nie widzą tego zielonego światła, nie lecą. Idziemy spać. Patrz, jak jedzie u Kaspra. Tni! Siedzi, dobra, dajemy na Kaspra kapcie. Trzymaj. Kurde, myślałem, że lubię takie hało. A to centralka nie pcza? Kurde, fajne te poranki mamy. U mnie na wędce na Suma też był odjazd. Niestety strzałówka. Tam miałem akurat bardzo dużo strzałówki. Miałem 20-30 metrów strzałówki i strzeliła. Za strzałówką strzeliło na żyłce. Teraz Kasper jedzie. Wybiegam, krzyczę Kasper, chodź. Kasper wybiega w samych skarpetach albo... w samych skarpetach, bo daj skarpety, dałem daj kapcie, dałem kapcie. Chwilę pocholował i padł. I nie ma ryby. No i z nocy bierze i rano. Poranek, godzina czwarta. Grzesiek przed chwilą leszcza złowił, może go zobaczyliście już. Ja sobie poszłem na spinning, w ogóle cała woda żyje o godzinie czwartej, cała woda się ruszyła, wszystko żyje. Okoń gania drobnicę, ale ja taki mam grubszy spinning tutaj, pod sandacza, pod szczupaka, może większy okoń, zobaczymy. Kasper miał odjazd, rola typowo karpiowa, jedzie. Zacięcie, chwila holu, spadła ryba. U mnie na wędce na Suma też jedzie. Podbiegam, zacinam, w ogóle miałem 20-30 metrów strzałówki, za 30 metrów strzałówki to na pewno było za strzałówką. Rocznicy, takie ślimaczki ostre, ścieje mi zestaw. Walczymy dalej, przed nami jeszcze kilka dni. Jak się obchodzi z rybami? Nawet też zasługuje na odkażacz. Specjalny odkażacz, dzięki któremu rany szybciej się goją. Możesz psiknąć. Dostępny na sklep rapiśrub.pl. Dobra, git.
Tak, i jeden skusił się na truskawkę z cytrusem. Drugi... Tu był orzech tygrysi, tygrysi. I wanilia. A, i wanilia. Biorą na 20, biorą na 2 16. Ciężko je ominąć. Dobra, do wody. Pokaż, pokaż. Ja cię. Dobra, Rzesiu, na co ci wziął, opowiadaj. Na cytrusa z 2 orzechami tygrysimi. Taki zestawik. Chciałeś na grubo. No i gruby leszcz. Ostatni zestaw, jaki wywoziłem, pod żółtym markerem. No i co, dupka, jery. Dobra, płyń dziadzie. Ładnie. Jeszcze kurde ciąg. Godziga. Patrzcie, jakie zęby ma. Nie wypuszczamy, kurde, ale kły. To może to zestawy przycina. Ten zestaw wczorajszej nocy przyniósł mi sukcesik w postaci karpia. Dały podu. Znam, co robisz, o co tutaj chodzi. Taki zestaw. Oczywiście bezpieczna. Taka jest najlepsza baba na rybach. Ta, która siedzi w domu. Do góry. Mamy ryb. To dni.